Słyszał pan, jak pana nazywano, kiedy wybuchła afera z marihuaną? Polski Escobar, tak. Największa w Europie plantacja marihuany. Po co pan pojechał na to pole? Ujawniłem, stwierdziłem roślinę. Spektakularny sukces, który okazał się kompromitacją. Przełożeni byli w euforii, gratulowali wszystkim. To co, oni od początku wiedzieli, że to jest lipa? Oczywiście, że tak. Jak wygląda sprawiedliwość w Polsce powiatowej? W czyim interesie działa policja? Musiał pan wiedzieć o tym, że jest prowadzona wielka realizacja, 15 tysięcy krzaków. Czy w tej sprawie zostały sfałszowane dowody? Nie mogę na to pytanie odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Na polach nieopodal Wisły, niedaleko centrum miasta, funkcjonariusze odkryli kilkuhektarową plantację konopi. Plantację tak wielką, jakiej jeszcze ani w Polsce, ani nawet w Europie nie było. O sprawie zrobiło się głośno, a informacje o wielkim sukcesie policji zaczęły podawać ogólnopolskie media. Pole, na którym wyrosły konopie, od kilku lat dzierżawił lokalny przedsiębiorca Marcin Kowalczyk. O tym, że od rana na jego polu działają policjanci, dowiedział się przez telefon. Pan komendant zaczął wykrzykiwać tak dalej, że jest to celowa uprawa. I na tym się zakończyła rozmowa z panem komendantem. Konopie, które znalazła na polu policja, w tej okolicy rosną od dawna. To pozostałości poprowadzonych na tym terenie przed laty uprawach tzw. konopi przemysłowych. To, że rośliny odkryte przez policję nie są konopiami indyjskimi, z których pozyskuje się marihuanę, mógłby wykazać prosty test narkotykowy. Dlatego rolnicy byli przekonani, że sprawa szybko się wyjaśni. Zgodzili się na złożenie zeznań w komendzie w Aleksandrowie Kujawskim. Policjant, który mnie przesłuchiwał non-stop, dostawał telefony, moim zdaniem, z instrukcjami, co ma ze mną robić. Chociaż on prowadził przesłuchanie i tak powiedział, że skończy przesłuchanie, no i wszystko wskazuje, że pojedziemy do domu. Ostatni telefon po minie było widać, że się rozczarował, no i wtedy najprawdopodobniej dostał polecenie, aby dokonać zatrzymań. Przez dwa dni policjanci z Aleksandrowa wyrywali krzaki konopi. Po policzeniu okazało się, że będzie ich ponad 15 tysięcy. Policja wyliczyła, że z takiej ilości można by uzyskać około 330 kg suszu marihuany, wartego 5 milionów złotych. Jednak w komendzie w Aleksandrowie nie wszyscy wierzyli, że wykryta plantacja to pole konopi indyjskich. Policjanci ściągnięci na miejsce byli przekonani, że biorą udział w dziwnej operacji. Opowiada nam o tym oficer z Aleksandrowa. Tego dnia ogłoszony był alarm ćwiczebny. To był przypadek? No oczywiście, że nie. To nie ma przypadków. Było mówione, że przychodzimy wszyscy rano na służbę i będziemy likwidować plantację. Okazało się, przynajmniej tak na nasze oko, że to jest zwykła samosieja. Poza tym samo miejsce też było przynajmniej dziwne. To był obszar położony praktycznie przy szlaku spacerowym. No, kto zakłada plantację obok ścieżki rekreacyjnej? Pytaliśmy się przełożonych, czy oni są pewni, co my tu w ogóle mamy robić, bo dla nas to no, dziwnie wygląda, no, ale jak to w służbach mundurowych bywa, trzeba wykonać rozkaz.